Ja chciałam Państwa serdecznie powitać. Zostałam już przedstawiona z tego miejsca jeszcze. Prawdopodobnie możliwe, że będę ostatnią osobą, która pogratuluje tego cudownego jubileuszu. Więc z tego miejsca też jedna z osób, która reprezentuje dział edukacji, chciałabym pogratulować. A ja, jako że jestem edukatorką muzealną, no to opowiem troszkę o tym, co się dzieje u nas w Centrum Edukacji Muzealnej Muzeum Ogrodowego w Bydgoszczy. Na samym początku chciałam powiedzieć, że bardzo ogromnie jestem rada tego, że podczas dzisiejszego spotkania tak wiele tematów edukacyjnych się tutaj przewinęło, ponieważ widać też pewien trend, że cały czas z jednej strony to historia, jakaś narracja, ale bardzo zależy nam również jako edukatorom na tym, żeby wciągać publiczność w te różne działania, żeby oni zaczęli czuć się również częścią tego muzeum. No bo tak powinno być moim zdaniem. I o tym dzisiaj chciałam opowiedzieć, o tym, w jaki sposób my wciągamy tę publiczność podczas działań edukacyjnych u nas w muzeum. I na samym początku, zanim opowiem na to oczywiście na przykładach, chciałam opowiedzieć słów kilka na temat misji naszego Centrum Edukacji Muzealnej w Bydgoszczy. Jako że nasze muzeum ma zawrotne 9 oddziałów aż i my jako 4 edukatorki, które pracują od tak naprawdę zeszłego roku, mamy pod swoją pieczą ich 7. Staramy się oczywiście stanąć na wysokości zadania, ale mamy ustalone kilka priorytetów, nad którymi przede wszystkim chcemy się skupiać. Na samym początku, i myślę, że to jest jeden z priorytetów wszystkich edukatorów muzealnych, to właśnie uwrażliwienie na tą sztukę i historię. Na to, żeby ludzie zaczęli poznawać tę lokalną historię, zaczęli czuć się jej częścią, budować tę tożsamość, o którą tak bardzo walczymy. No i wyjaśnić wartość naszego dziedzictwa kulturowego i zarówno mówię tutaj o dziedzictwie materialnym, jak i niematerialnym, bo oczywiście jest sporo rzeczy, których na pierwszy rzut oka nie widać, a funkcjonuje w naszej codzienności. Pomoc w jego interpretacji. No właśnie, dlatego staramy się współpracować z różnymi szkołami, ośrodkami edukacyjnymi. No i przygotowywać najmłodszych do tego pierwszego kontaktu z wystawą, bo tak naprawdę rola edukatora muzealnego, edukatorki, to raz jest taka, żeby odczarować tę przestrzeń muzealną, ponieważ wydaje mi się, że ludzie nadal troszkę boją się wchodzić do muzeum. Mimo wszystko ludziom zazwyczaj, dzieciom, które uwielbiają być wolne, mieć taką wolność twórczą, troszkę się te dzieci się obawiają, że muzeum jest takim sztywnym miejscem, gdzie trzeba stać na baczność, gdzie nie można podziałać twórczo. My chcemy to troszkę odczarować i edukator jest takim pomostem, takim powiedzmy osobą, która jest na froncie i próbuje właśnie tych naszych gości zagarnąć. Dlatego my chcemy kształcić naszych gości, którzy po pierwsze będą potrafili korzystać z naszych wystaw, ale widzieli w tym sens i chcieli zdobyć je samodzielnie. Dlatego użyłam takiego bardzo dla mnie znamiennego skrótu, czyli wędka, a nie ryba. Czyli jak mówimy o pomocy, no to tutaj a propos edukacji muzealnej chcemy dawać taką długofalową pomoc, żeby goście do nas wracali, a niekoniecznie taki produkt jednorazowy. I tutaj chciałam wspomnieć właśnie o artykule na pewno dla Państwa doskonale znanym, pana Jana Bliźniaka z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Napisał artykuł, który zaczyna się właśnie edukacja muzealna, to nie oprowadzanie. I on w tym artykule porównał edukację muzealną do edukacji czytelniczej. Czyli chodziło tam o to, że edukacja muzealna polega nie na tym, żeby goście przychodzili i uczyli się tych wystaw na pamięć, żeby byli przerażeni tym ogromem wiedzy, które czasami przytłacza, zwłaszcza kiedy mamy sporo na przykład tablic z napisami. Chodzi bardziej o to, żeby gość muzeum poznał jego rolę, chciał samodzielnie sięgać po to, co w muzeum jest, i podobnie jak jest z edukacją czytelniczą, czyli w edukacji czytelniczej nie skupiamy się na tym, żeby tę książkę
zapamiętać wszystko, nauczyć się z tego, tylko żeby czerpać z tego przyjemność i chcieć po nią sięgać po raz kolejny i kolejny. Więc taka jest nasza misja i tutaj jeszcze chciałam wrócić do wystąpienia pani dr Karoliny Popierkowskiej-Dymet, że powiedziała tutaj bardzo ważną rzecz, nie historia przedstawiona, a historia doświadczona. I wydaje mi się, że to jest to, co przede wszystkim nam przyświeca. Ale że jako w tytule mojego wystąpienia jest mowa o parateatrze, no to do niego chciałam też nawiązać. Ponieważ jako że mamy sporo oddziałów, skupiamy się i na historii, i na sztuce, na różnych aspektach działalności muzeum, ale jednym z takich sposobów, które często towarzyszy nam podczas prowadzenia zajęć i pozwala zaangażować publiczność, jest właśnie wykorzystywanie technik parateatralnych, ponieważ zależy nam na tym, żeby kiedy goście nas przychodzą, żeby budować takie pozytywne doświadczenie, kształcić się, młodzież jako takich samodzielnych odbiorców kultury, a żeby tak się działo, wydaje mi się, że najlepszym sposobem jest jednak oddać im tę podmiotowość muzeum, taką sprawczość, żeby czuli się, że jest to miejsce dla nich i miejsce, w którym również mogą coś zrobić. No i właśnie dlatego korzystamy z tych technik parateatralnych. Celowo mówię parateatralnych, a nie teatralnych, bo żadna z nas nie jest w szkole teatralnej. Tak naprawdę każdy z nas ma troszkę inne wykształcenie. Ja jako jedyna muzealnicza, ale mamy też historyczkę, plastyczkę, więc jest bardzo duże pole do popisu, ale jako jeden z naszych takich głównych elementów działalności to są właśnie zajęcia z wykorzystaniem technik parateatralnych. I chciałam powiedzieć o trzech przykładach, w których te techniki wykorzystujemy i angażujemy tę publiczność. Pierwsze spotkanie na wystawie tak naprawdę jest to spotkanie, które nazywamy Oczulu Kazimierzu i bydgoskich symbolach. Jak już wspominałam, w naszym muzeum zależy nam na tym, żeby tę tożsamość budować. Mamy tu zajęcia, które uczą Wary Bydgoskiej na przykład, o której nie każdy też bydgoszczanin w ogóle wie, że coś takiego istnieje, podczas których zajęć uczestniczy przenoszą się do średniowiecznej Bydgoszczy i wyposażeni w konkretne atrybuty wcielają się w rolę, wykonując pewne zadania. Czyli tak naprawdę wspólnie budują narrację. Wykorzystywane są tutaj elementy inscenizacji, rekwizyty i tutaj chciałam podkreślić i sprostować nasze muzeum też polega na tym, że mamy bardzo malutko kopii, więc zazwyczaj są to przedmioty stylizowane, ale to naszym dzieciakom naprawdę wystarczy. No i wykorzystujemy też storytelling. I tutaj mamy takie migawki z tych zajęć, gdzie dzieciaki właśnie wcielają się w jakieś role, mają jakąś scenę do odegrania, dzięki czemu bardziej też wczuwają się w to, co w średniowiecznej Bydgoszczy się działo. I tutaj na co chciałam jeszcze zwrócić uwagę, to czym tak naprawdę muzeum różni się troszkę od szkoły, bo sporo nauczycieli przychodzą tu do nas, oczekuje, że jednak będziemy uczyć dzieci, że jest jakaś taka hierarchia. My raczej staramy się być mniej więcej na równi i zależy nam na tym, żeby dzieciaki mimo wszystko pracowały z przedmiotem, ponieważ to nie należy do codzienności w szkole. I to tak naprawdę troszkę muzeum rekompensuje, ponieważ analiza obiektu z jednej strony może stanowić taką ciekawą alternatywę do poznania historii, zwłaszcza tej lokalnej, ale też budować więź człowieka z przyszłością. Nam tutaj bardzo zależy. Kolejne zajęcia, które cieszą się dużym powodzeniem, jest to sensacyjna historia pieniądza, która mamy obok naszego Centrum Skarb Bydgoski, troszkę tematycznie tutaj o to zapaczamy. I znowu, podczas tych zajęć uczestnicy poznają historię pieniądza, poznają to, jak zmieniały się środki płatnicze na przestrzeni dziejów i znowu wcielają się tutaj w rolę, odgrywając takie dwa mini spektakle, dwie części. W skrócie powiem, na czym ten spektakl polega. Na samym początku
wciela się w rolę kupca, który musi udać się z pokaźną liczbą monet w podróż, by na zlecenie króla zakupić cenne precjoza. Ale niestety po drodze spotyka niestety rabusiów, zostaje zamówiony przez dwójników. Mamy tutaj za tą, tutaj w tej Puszczy Bydgoskiej, która jest tutaj zaaranżowana. No i zostaje zarabowany. Potem historia powtarza, czyli jeszcze raz. Czyli zaczynamy od nowa. Kupiec udaje się w tę samą podróż, jednak uprzednio zachodząc do banku i pozyskując kwit depozytowy, który dla rabusiów jest zupełnie bezużyteczny, ponieważ nie potrafią oni czytać. No i pieniądze wypłaca dopiero na miejscu i bezpiecznie nabywa towar. No i te zajęcia uczą oczywiście między innymi o historii pieniądza, do barteru, do kart płatniczych, do kryptowalut, jak to się zmieniło, o plusach i minusach tych sposobów. Ale znowu od takiej praktycznej strony dzieciak też się świetnie, młodzież też się świetnie bawią podczas tych zajęć. Ale jako, że jesteśmy Muzeum imienia Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, to chciałabym jeszcze opowiedzieć o czymś, co naszego patrona bezpośrednio dotyczy. Czyli przygoda z Mazurką w lesie wyobraźni, czyli zajęcia dedykowane dla najmłodszych, czyli tak naprawdę dla przedszkolaków. Ale nie tylko, bo mieliśmy też młodsze dzieci, dostosowałyśmy się. Są to zajęcia, które realizowane są w jednym z naszych przestrzeni edukacyjnych, w pokoju sensorycznym. I zajęcia te pozwalają najmłodszym poznać twórczość Leona Wyczółkowskiego, patrona naszego muzeum, za pomocą wszystkich zmysłów. Czyli znowu, nie jesteśmy w roli nauczyciela, który stoi i robi wykład, bo wydaje mi się, że to jest najludniejsze dla odbiorców. Tylko dzięki wykorzystaniu storytellingu dzieci zanurzają się w historię. No i przemierzając boso, co też jest bardzo ważne, ścieżkę sensoryczną, wykonują zadania pozostawione przez mieszkańców lasu, znanych z obrazów Leona Wyczółkowskiego, czyli zazwyczaj jest sowa i różne inne zwierzaki, które pozostawiają oczywiście te zadania dla dzieci. No i w trakcie przemierzania tej ścieżki dzieci wykonują zadania, by po ich wykonaniu udać się na spotkanie z artystą. I tutaj również podczas tych zajęć wykorzystywane są elementy dramy, muzykoterapii, bo mamy też taki fragment, gdzie dzieciaki muszą grać na instrumentach. A to wszystko po to, żeby jak najbardziej wciągnąć je w ten klimat, bo tak naprawdę, jako że to jest bardzo młody odbiorca, te dzieci bardzo się w to wczuwają i można powiedzieć, że naprawdę jak dorośli mieliby troszkę problem oderwać się od tej rzeczywistości i jednak czują, że jest to coś udawanego, tak powiem, to dzieciaki bardzo się w to wczuwają i widać, że bardzo pozwalają to mocno zaangażować się w tą historię i poczuć tą twórczość Leona Wyczółkowskiego. To były te trzy przykłady. Chciałam jeszcze pokrótce opowiedzieć albo bardziej zaprezentować Państwu, w jakich sytuacjach muzealnych jeszcze mamy do czynienia z tym naszym parateatrem. Są to między innymi różnego rodzaju spotkania z seniorami, prowadzimy też różnego rodzaju spacery historyczne, o których też moi poprzednicy z mojego muzeum opowiadali. Podczas Ogólnopolskiej Nocy Muzeów, pikniku Leona Wyczółkowskiego lub też oprowadzania po wystawach. Pro jest podkreślone, bo podczas oprowadzania po wystawach my jako edukatorki muzealne wcielamy się w postaci z epoki, żeby bardziej przybliżyć klimat naszym zwiedzającym i w ten sposób staramy się, żeby nasi odbiorcy poczuli się też wyjątkowo. Tutaj już raczej chodzi od nas, ale mimo wszystko wydaje mi się, że to jest bardzo fajne podejście, żeby właśnie ten odbiorca jakoś bardziej się zaangażował w te zajęcia. Jakie są efekty? No właśnie, efekty wydają mi się bardzo widoczne, jak na moje półtorej roku pracy w tym dziele.
Widzę, że przede wszystkim publiczność jest bardzo, bardzo, jak widać, zaangażowana w działania, ponieważ uczestnicy, co jest dla nich, jak i dla nas ogromnie ważne, czują się częścią muzeum. Wciągamy ich w jakąś historię, ale dzięki temu czują się też bardziej wyjątkowo, nie tak biernie. Zrobiłam sobie taki mały schemat, postać, która mówi i słucha. My chcemy jednak, żeby dwie strony dołożyły jakiś tam swój puzelek i dzięki temu jesteśmy w stanie zbudować jakąś większą więź, relację i ten odbiorca będzie do nas wracał. Oczywiście warto wspomnieć o tym, że lepiej zapamiętujemy dzięki temu, że coś faktycznie przeżywamy. Grupa się bardzo często bardziej integruje. Tutaj mam na myśli głównie te grupy senioralne, które do nas przybywały. To byli ludzie, którzy totalnie się nie znali. Po kilku spotkaniach, po naszych warsztatach, wszyscy razem wychodzili wspólnie na herbatę, więc to też ogromnie była dla nas ogromna wartość, że te grupy jakoś ze sobą zżywaliśmy. Rozwój twórczego myślenia, przyjmowanie tej konwencji spotkań w muzeum, oswajanie z muzeum, większa atrakcyjność zajęć, no i też to, że doświadczenie pozostaje z człowiekiem na długo. I na sam koniec mojego wystąpienia chciałam jeszcze wrócić do tego, co już zostało przywołane podczas tej konferencji, mianowicie słowa Feynmana Twidena, które wydaje mi się, że każdy edukator, ale nie tylko, w ogóle muzealni, powinien bardzo sobie wziąć do serca, czyli że głównym celem interpretacji dziedzictwa nie jest nauczanie, a pobudzanie do myślenia. I wydaje mi się to ogromnie ważną sprawą, ponieważ ta interpretacja będzie bardzo jałowa, jeżeli nie połączy się tego, co prezentuje się i opisuje muzeum, z osobowością i z doświadczeniem odbiorcy, bo o to przede wszystkim nam chodzi. I na zakończenie chciałam przedstawić moje koleżanki z działu, każda w troszkę innej roli, razem z Franciszką i Leoną Wyczółkowskim, bo to jest zdjęcie z pikniku Leona Wyczółkowskiego. Na sam koniec chciałam tylko powiedzieć, że jak Państwo pewnie doskonale wiecie, spotykamy się tutaj, zdajemy sobie relacje z naszych instytucji nie do końca po to, żeby się chwalić, a po to, żeby dzielić się tymi doświadczeniami, przemyśleniami, żebyśmy byli świadomi, co się dzieje dookoła nas, ale też żebyśmy stali się dla siebie wzajemnie taką inspiracją. Dlatego chciałabym Państwa, edukatorów i nieedukatorów, zachęcić do włączenia się troszkę w ten trend, żeby angażować gości w ten sposób, taki parateatralny. Być może warto na przykład spróbować wdzielić się w jakieś postaci z obrazów, poznać jakieś postacie, sytuacje bardziej od kuchni. I tym miłym akcentem chciałam Państwu bardzo serdecznie podziękować.